Hejka! Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj znowu film z siostrą i tym razem przychodzimy do Was z filmem, w którym będziemy odpowiadać na 30 około książkowych pytań. Te pytania przygotowała dla nas moja przyjaciółka. Pozdrawiamy. W ogóle wiecie, ona jest już tu tyle razy wspomniana, a jeszcze na to nie wpadłam. Weźcie, wpadajcie na jej Instagrama, bo jest fajny, jest tam kolorowo, są tam koty. Fajne książki, tak, i są tam koty. Więc wpadajcie tam. Dobra, ja już w ogóle mam wrażenie, że ten filmik trochę będzie trwał, także weźcie sobie, zróbcie herbatkę, kawkę i zapraszamy do oglądania. Bez przedłużania, lecimy z pytaniami. Weź nie zgapaj tekstów od innych booktuberów, co? Dawaj. Dobra, więc nie patrz mi tu, ja czytam. Więc pierwsze pytanie, dzięki której książce zaczęłaś czytać? Zaczęłyście czytać? Mogę tak powiedzieć, że bardziej więcej czytać, no tak. O to chodzi w tym, no to Spirit Animals i Akademia Canterbury, serię te dwie. No u mnie to jest taki klasyk totalnie, czyli Harry Potter. W sensie wcześniej też coś tam czytałam i miałam jakieś swoje ulubione książeczki, ale generalnie zmuszanie mnie do czytania lektur to... Zmuście mnie do czytania lektur, no to nie. A ja w momencie, gdy zaczęłam czytać Harry'ego Pottera, no to przepadłam i do dziś jestem totalną książkoholiczką. Jaka jest Twoja ulubiona książka? Książka, bo potem jest pytanie o serię. Książka. Ciężkie. Ty też myśl. A ja już mam. No to mów. Ja muszę pomyśleć. A chociaż nie mam. Muszę popatrzeć na swoje półki. No, a ja nie mogę, bo mam u siebie w pokoju pewnie tą książkę. Chociaż popatrzę tu, ale... Dobra. Przecież nie wiem. Nie wiem. Trudne to jest. Trudne. Bo ja umiem wybrać takie jednej, bo uwielbiam wiele książek. Ale takie jedna, jedyna, to ciężko jest. Uznajmy, że to jest zanim się pojawiłeś. Czyli to jestem taka beznadziejna i nie wiem, jak znaleźć. Bo jakby wszystkie inne książki to są serie, to są tomy jakiejś serii. Właśnie jest... ja też tak mam, że nie potrafię nic takiego znaleźć, co nie jest serią. Znaczy jakby to też jest trylogia, ale ja nie czytałam. No tak, ale... No to... jestem taka beznadziejna. Nie przydała. Dobra, to lecimy do pytania trzeciego. Jaka jest Twoja ulubiona seria? To Spirit Animals. No u mnie jest to Wiedźmin. Kto by się spodziewał? Kto by się spodziewał Spirit Animals? Czwarte pytanie. Jaka jest Twoja ulubiona ekranizacja książki? Może być też adaptacja. Jeszcze raz, bo się nie skupiłam. Jaka jest Twoja ulubiona ekranizacja książki? Może być też adaptacja. Ojeju. Na pewno Harry nie są Potter? To Igrzyska Śmierci. Nie, Igrzyska Śmierci mi się nie podobają. Harry Potter. Tak, jesteśmy powtarzalne, ja wiem. No, Harry Potter jak dla mnie. Nie wiem, u mnie to jest chyba niezgodne. Nie, w sensie nie oglądałam jest to. Tak jak ale będę czytać w grudniu. Ekranizacja różnych książek, które czytałam, które mi się podobały, to niezgodna jest najbardziej zgodna z książką. Najbardziej zgodna. W sensie chodzi mi o to, że wiesz, w ekranizacjach zawsze jest dużo zmian. No tak, na przykład właśnie dlatego nie lubię Igrzysk Śmierci, bo szczegóły, które potem mają znaczenie w pierwszy, już mi się pierwszy film taki nie smaczył. Bo Harry Potter jest super, no. Ale mimo wszystko dla mnie to jest niezgodne z tego względu, że jest bardzo zgodna. Dobra, no, nieważne. W sensie w Harry Potterze też jest dużo takich pominięć czy coś, ale nie, to jest film mojego dzieciństwa dosłownie. Dobra, pytanie szóste, jaka jest wymarzona obsada twojej ulubionej książki? Piąte! A, pominęłam je, no dobra, no to piąte. Która książka twoim zdaniem powinna zostać zekranizowana? I znowu będę powtarzalna, ale Spirit Animals mam kilka. Spirit Animals to byłby super serial, tylko trzeba byłoby też to dobrze zrobić. Tak. Bo tam jest wiele rzeczy, które można byłoby zepsuć, ale to ogólnie ma potencjał na serial, ale jeszcze... Można byłoby według mnie zekranizować Grację i Furię. Nie wiem, nie czytałam. U mnie jest. Ale to... masz czytać. Ja ci to wcisnę. Mogliście widzieć reading vloga, na którym jest dokładnie. Tak. Podlinkuję wam. Tak. Ale to byłoby super. No, teraz ty.
No to u mnie jest to baśniobór, jakby to jest marzenie autora, żeby to zostało zekranizowane i ja trzymam kciuki za jego marzenie, bo ja chcę zobaczyć film, serial, cokolwiek z baśnioborem. Nie, najlepszy byłby serial, a chociaż nie, film byłby fajny, tylko kilka części musiałoby być. No ale serial, fajny. Zobacz, gdyby było tak, że na przykład jakby jeden sezon na góra dwa tomy, to by było ciekawe, bo można więcej rzeczy tam przedstawić, a ten świat jest mega magiczny i tam się mega dużo rzeczy dzieje. I gdyby to był jeden film, to by było tak jak w Harry Potterze, żeby ucięli wątki, które są istotne. Tak, serial to byłby dobry. Mi się to podoba w sumie. Inna rzecz, którą bym chciała zobaczyć na ekranie, to na przykład Okrutny Książę albo Dwory. Okrutny Książę, o. To by mogło być ciekawe. W sensie, no bo to też są znowu magiczne światy. Dobra, no Dwory, no to Dwory, ale... Dobra, to chciała zobaczyć. Teraz, jaka jest wymarzona obsada twojej ulubionej książki? Maja chyba na to nie odpowie. Nie, muszę no ja nie znam tylu aktorów, okej? Okay? Znaczy, jakby umówmy się, Wiedźmina, Geralta z Rivi gra Henry Cavill. I to jest Wiedźmin ideal. Zmieniłabym Yennefer, to na bank. Zmieniłabym Triss. Jaskier może być, bo Jaskier jest genialny. I zmieniłabym Ciri, bo mimo wszystko, mimo że jest młodziutka aktorka, to ona jest... to wygląda ze staro w roli Ciri. Ale pojechałaś. No jakby Ciri w książkach ma 13-14 lat, a grają 18-latka. Co? Ej, ale a jeszcze jest bez sensu. W drugim sezonie ona ma jakieś futra na sobie, to wygląda na, nie wiem, 20 ileś i nie. Mi się nie podoba. Ja kiedyś oglądałam film, w którym 12-latkę, wiesz kto grał? 21-latka. No właśnie. Dobra, to pytanie jest ciekawe i mi się podoba. Kto powinien zagrać głównego bohatera, bohaterkę twojej książki? Mam zaczętych mnóstwo książek, więc uznajmy, że tej, którą aktualnie sobie tak piszę, no to mi tam pasuje... nie wiem kto. No to jest osoba, ona ma tak 13 lat. Ja też w sumie nie wiem, tylko... Zależy... O kim myślisz, Freya? Freya? Nie, nie. Nie wiem, ja nie wiem, co mógłby zagrać. Nie, nie myślę o Freyi, myślę o mojej trylogii, gdzie jest główna, nasza główna bohaterka. I... Zastanawiam się, kto by mógł ją zagrać. Nie wiem. No dobra. Niektóre pytania są takie ciężkie, na które no nie da się odpowiedzieć. Chociaż mogę powiedzieć, kto by mógł zagrać jakby poboczną postać. Mm. Bo tam jest ten taki typo, który jest zły i on ma napinku z matką głównej bohaterki. Ten no. No i on ma poranioną twarz. I jak ja sobie go wyobrażam, to ja widzę aktora, który grał tego, jak on się nazywa. No tego takiego, co miał pół twarzy spalonego z Gry o Tron. Karolina, może... A kogo byśmy dały na Berenikę? To jest nasza książka, którą zaczęliśmy pisać razem. Nie wiem. Nie wiem, bo to znowu by trzeba było przebierać w młodych aktorów. No tak, w sumie to jest ciężkie, bo gdybym miała jakąś pulę aktorów i bym widziała ich zdjęcia, to by było mi łatwiej, ale ja tak nie potrafię sobie... Z głowy, no. Dobra, kolejne. Kiss, Mary, Kill. Geralt, Ciri, Yennefer. Na niektóre tylko ja mogę odpowiedzieć. W ogóle ja idę zasłonić okno, bo to świat mnie. No. Ja tylko na jedno będę mogła odpowiedzieć. No dobra, na dwa sobie odpowiem. Na Geralt, Ciri, Yennefer i na Harry, Ron, Hermiona. No dobra, no to pierwsze jest Geralt, Ciri, Yennefer i to jest mega trudne, ale... No dobra, lecimy. No to Mary, Geralt oczywiste, Kiss, Yennefer... Chociaż nie! Mary, Yennefer, Kiss, Geralt i no niestety Kill, Ciri. A w sumie Geralt to by ciągle cię zdradzał. A Yennefer to niby nie. Ale dobra, ja też sobie to zrobię, mimo że nie znam tych postaci, ale tak z opowiadań Karoliny, no to Mary Geralt, Kiss Yennefer i Kill Ciri. Dobra, kolejne, Harry, Ron, Hermiona. No to Mary Hermiona, Kiss Harry, Ron Kill. No ja lubię Rona, same. Ale
Ja tak samo. No, cholerna roleta. No bo ją krzywo zrobiłaś. Nie, bo ona w ogóle zjeżdża sama. Może i tak. Dobra. Teraz ja już dalej nie będę mogła odpowiadać, więc... Jon Snow, Daenerys i Sansa. Jakby Sansa kill i to jest oczywiste. Znaczy, ona w ostatnim sezonie mi się już podobała, ale nie, przez to... poprzednie była tak irytująca, że to jest masakra. Danka, Mary i Kiss Jon. Danka? No Daenerys. Czemu jest Danka? No bo tak. Kolejne. Lena, Cornelia i Clara. I to są postacie ze serii Jedyne takie miejsce. Jedyne takie miejsce to która seria? A, ta, Odbianek. Dobra. Odbianek, dobra. Swoją drogą polecam wam, bo jest cudowna. To jest straszne. Gdzie ty idziesz? Ja nigdzie. Karolina tą książkę polecam. Tak, polecam. Zdecydowanie. I to jest Lena, jakby ktoś chciał mówić. To jest Lena. Więc no, Lena niech będzie Mary. Cornelia Kiss i Clara Kill. Ej, tą z tamtej układki poślubiłaś? Tak. O, fajnie. Dora. Joshua Miron. Nie znam. I to jest... Nie, to jest z Dory, co nie? To jest z Dory. I ja ją zatłukę za to zestawienie tych trzech postaci. To już jest gorsze... Nie żyjesz. To jest gorsze od tego Geralt, Ciri, Yennefer. Czemu? Bo tak! Bo muszę wybrać. No, wow. Odkrycie. A nie mogę żyć z nimi we trójkę? Oni są triumviratem. Mogę żyć z nimi we trójkę? Czy czworokąt? O, wysyła mi wiadomości głosowe. Super. Nie przeszkadza. Jesteśmy na planie. Doszła Mary. Nie Dora? Dora Kiss. I Miron Kill. Ej! Miron Kill. Czemu ty, Dory, tylko Kiss? Bo wolę Joshua poślubić. Dobra, kolejne. Stark, Rogers, Parker. Nie znam ludzi. I to jest kolejny trudny wybór. Dobra, niech będzie Stark, Mary. A z czego to w ogóle są postaci? Marvel. A. Parker Kiss i Kill Rogers. Dobra, wracamy. Wracamy. Trzeba było ustawić światło, które dzisiaj wybitnie nie chce z nami współpracować. No. Także pytanie dziewiąte. Kto jest twoim ulubionym autorem? O kurde. To jest ciężkie. No to u mnie jest to generalnie Sapkowski, bo ja go podziwiam za twórczość. Czekajcie, ale ja jako człowieka i to tak niekoniecznie. Co ty idziesz? Ja nie znam jako człowieka tej autorki, ale... W sensie, ja jak słucham jakiejś wypowiedzi Sapkowskiego albo czytam wywiady z nim, no to... No. Nie znam tej autorki, nie słuchałam żadnych wywiadów z nią, ale fajnie napisała. I jest to Shelby Mahurin. Okej. Okay. No, polecam wam. Tak, wiem, mam to przeczytać. Tak. Dziesiąte. Jakie wydawnictwo jest twoim ulubionym? No to według mnie... Moje ulubione nie wiem w sumie. Dobra, muszę pomyśleć chwilę. No to ja mogę wymienić top 3. Winidia, Fabryka Słów i SQN. Szczerze, jakby ja nie odpowiem na to pytanie, bo mi jest obojętne, jakiego wydawnictwa jest książka wydana, byle byłoby dobre tłumaczenie i to tyle. W sumie. Ale tak mogę powiedzieć, że najfajniejsze książki, jakie czytałam z tych wydawnictw, no to Wilga, bo z tego jest Spirit Animals. Winidia w sumie też. I Nowa Baśń. Uwielbiam Nową Baśń. Mili ludzie tam byli na targach.
11. Gdybyś mogła wybrać tylko jedną książkę, którą czytałabyś przez całe życie, która by to była? A mogę z całą serię? No, chyba tak. Do spirytania. No to u mnie jest to Wiedźmin. I jakby 12. Jest powtarzalne, naprawdę. 12 pytanie zmienię. Nie będę tu na nie odpowiadać. No. Uznajmy, że tu jest napisane, którego recenzenta książkowego najbardziej lubisz. Lubię dwóch. No, dajesz. Oczywiście wpadajcie na ich profil na Instagramie, jedna ma na YouTubie, na Facebooku, na Twitterze, na TikToku. No to tak, kobieta renesansu. Nie wiem, czy znacie takiego typa. Ja też nie wiem, nie znam jakoś. W sensie nie znam tylko osobiście, ale fajne recenzje ma. I Zaczytany Feniks. A, jeszcze Wetbook. No, tak, wpadajcie do Wetbook i Zaczytanego Feniksa. No to żeby się nie powtarzać, to nie powiem, że Zaczytany Feniks. No, tylko Wetbook. No też. Ale jeszcze ja mogę. Książki Moim Życiem. O. Polecamy. Bardzo fajna. Też prowadzić. Kombuk. O, łap chwilę. Kombuk. Zostańmy przy tym. Nie wiem, jest dużo świetnych bookstagramów, które lubię. No. Zakurzona biblioteka. O, to tak. Uwielbiam. I też polecam jej książkę. Mówiłam o niej na ostatnim filmie, ale też wam pokażę. To jest jej? Czytajcie, bo to jest super. Czytajcie. Przeczytałabym to chętnie, ale nie mam pierwszego tomu. Znaczy pierwszej części pierwszego tomu. Dobra. Kolejne pytanie, 13. Gdybyś mogła przenieść się do książkowego świata, do jakiego byś się przeniosła? Dobra, nie chcę być powtarzalna, bo powiedziałabym Spirit Animals, ale nie chcę być powtarzalna, więc wymyślę coś innego. Tylko muszę chwilę pomyśleć. Dobra, ja się na pewno nie przeniosę do świata Wiedźminów, bo Wiedźminką bym nie została, czarodziejką bym nie została i zapewne bym tam zginęła albo wyszła za jakiegoś wstydnego hrabiego, więc podziękuję. Ja chcę się przenieść do Hogwartu albo do Baśnioboru. Ja muszę pomyśleć, bo nie chcę być powtarzalna. Do Igrzysk Śmierci też się wolę nie przenosić, bo pewnie tak, znając moje szczęście bym trafiła na arenę i bym zginęła. Ewentualnie gdzie bym się chciała przenieść? Do świata jakiegoś elfów. Nie wiem, czy z Okrutnego Księcia, czy z dworów, czy z czegoś innego, ale mogłabym być elfem. Co ja sobie czytam? Do świata... Z Lordu jest to normalny świat, ale nie chciałabym się przenieść do tej książki. Do uniwersum. Do tego uniwersum nie chciałabym się przenieść, bo... O! Ja chcę się przenieść do świata ze Star Wars. Ależ to było oryginalne. Ale, no ja nie wiem, serio. Nie, do uniwersum z Głębiej Męża, ja nie wiem jak ten świat się nazywa. Mam sklerozy, zaraz wam powiem, to chyba mapa była. Nie, coś mi się pokiciwało. Czy to się nie dzieje we Francji? W Paryżu? A dzieje się. Dobra, pomyliłam w jednym książku, ale ty miałaś... Chyba się nie umiesz decydować. No nie umiem. Ewentualnie nie bym mogła żyć w uniwersum Nocnych Łowców. Tak, ja zaraz wymienię wszystko, a ty się nadal nie umiesz decydować na jedno. O, jeszcze za... Świat wykreowany przez Jadowską. No dobra, powiedziałam o Spirit Animals, bym się tam przeniosła, ale jeszcze mam jedną książkę, do której bym się mogła przenieść. No, dajesz. Chciałam zrobić sobie czas na przemyślenie, a jednak coś nie wyszło i dalej nie mam pomysłu. Dobra, no to lecimy z... Wiem! Do Uniwersum Kronik Rosewood. O, widzisz? Chciałabym do tej akademii trafić. Fajna. Dobra. Pytanie 14. Jaką książkę byś wciskała wszystkim? Karolina, oprócz Wiedźmina i serii Krucze Serca. Jakby to jest nie fair. Nie czytałam, ale tej osóbce mogę wcisnąć. Z tej osóbce będę wciskała to Arystoteles i Dante. Ale tak, którą ja czytałam i będę wciskać ludziom, to Gracja i Furia na pewno. Tutaj coś takiego jest? To pytanie jest nie fair. No ale widzisz, możesz coś innego, wiem co możesz wciskać ludziom. No co? Czekaj, muszę spojrzeć się, bo jaki to miało tytuł, tylko teraz to zgubiłam. Przed chwilą to miałam gdzieś.
A co, o, możesz coś, co mi będziesz wciskać, ale możesz uznać, że to też będzie dla innych fajne. O! Znalazłam. Może ty najpierw powiedz, co ty wciskasz innym. No powiedziałam Gracja i Furia. A. Gołąb i wąż. Czytajcie Gołębia i Węża. Ale ja nie wiem, bo ona nie mi zakazała mówić o dwóch moich ulubionych seriach. Dobra. To pytanie jest nie fair. To jest bardzo nie fair. A ja nic innego nie znajdę. Dobra, kolejne pytanie. Dobra, ja już wiem co. Przebudzenie Córka Wiatru. Jakie wydanie bardzo podoba ci się Jakie wydanie bardziej podoba ci się zagraniczne niż polskie? No to mi się podoba to takie ładne wydanie, ja wam tu gdzieś wkleję pierwszy tom. Niemieckie Harry'ego Pottera. Niemieckie? No. A no, widziałam. Ono jest ładne. Ono ładne jest rzeczywiście. Ale ja miałam coś przed chwilą takiego, tylko ja tu się ba! Moja ukochana seria się mi dużo bardziej podoba zagranicznie. Wiedźmin. Czeskie wydanie, angielskie wydanie. Czemu Wiedźmin nie jest w Polsce ładnie wydany? Znaczy, to jedno wydanie jest ładne. Ale czemu oni mają te ładne takie wydania, a my ich nie mamy? Jak to jest polska książka? Nie wiem. Ale co... Nie wiem, ja nie ogarniam trochę zagranicznych książek, ale... widziałam ładne, nie wiem, chyba angielskie wydanie. No, tak jest jakieś. Wydanie tego, kto miało? Heju. Jakąś zaćmę i tytuły mi wszystkie wylatują. Norma. tego... A, Gracja i Furia. A, okej. Okay. I jeszcze widziałam ładne wydanie Małej Księżniczki. Za granicą bardzo ładne. Dobra, lecimy z pytaniem kolejnym. Jaka jest najgorsza książka, którą przeczytałaś? Dobra. U mnie są trzy generalnie. Czekaj, ja zaraz co? Ja muszę iść zobaczyć, żeby nie zapomnieć tu. Ty możesz gadać o swojej, ja nie muszę tego słyszeć. Bo wiem o wszystkich praktycznie. No, to u mnie jest to 365 dni i ten dzień. Jakby ja nie mam nic do erotyków. Ale to jest po prostu chore. Ta książka jest chora i tyle. Ale nie będę się o tym rozgadywać, bo ten film by trwał półtorej godziny. Więc tak, to jest pierwsza książka, pierwsze dwie książki, które są zdecydowanie na już mi, które czytałam. Przy tą książką... Trzecią książką jest zdecydowanie Ratownik. Miała być to książka okołomedyczna, która opisywałaby pracę ratownika medycznego. Ja lubię takie tematy, więc miałam nadzieję, że to mi się spodoba. Niestety z pracy ratownika jest tam tyle. No to u mnie będzie to na pewno Następczyni Korona. Każdy powinien już wiedzieć. No co? Następczyni Korona były okropne. Ale rywalki, elita jedna były. No, ja jestem teraz w szoku. No ale ja ci zawsze mówiłam, że Następczyni Korona jest okropna. Dobra. Kolejne pytanie. Którą książkę boisz się zacząć? Gdyby była tylko jedna. Dobra, u mnie na ten moment jest to Duna. Od kiedy wyszedł film, ta książka jest dosłownie wszędzie i ja mam wrażenie, że niedługo ona zacznie wyskakiwać z lodówki. I przez to ja się boję jej zacząć, bo po pierwsze boję się, że mi się nie spodoba, a wszystkim ona się podoba, a druga to, że ja tego nie ogarnę. No to u mnie to będzie wreszcie coś odkrywczego nowego, o czym jeszcze nie mówiłam. Jutro 2. Jutro było bardzo fajne, ale ja się boję tego, co będzie w Jutro 2. Boję się, że to zepsuje, bo jest tego 7 tomów, czy tam 8, nie wiem. Ja się boję, że to będzie kiepskie, ale boję się też, tak patrzę tam, bo... A! Córka Króla Piratów. Ja to mi chciałam już zacząć tydzień temu. Ja dalej tego nie zaczęłam, bo ja się boję, że mi się to nie spodoba. Zwłaszcza, że jest porównanie, że wreszcie mamy panią Jack Sparrow. A ja kocham Jacka Sparrowa. I ja się boję, że coś zepsują. A będą porównywać do Jacka Sparrowa. Dobra. I jest tam Raiden. Tak. Postać, która ma na imię Raiden. A w trylogii Krucze Serce, którą ona też bardzo pewnie poleca. Jest Raiden, którego ja kocham.
Dobra, kolejne pytanie. Którą postać z Harry'ego Pottera, która postać z Harry'ego Pottera jest twoją ulubioną, oprócz Pottera? I znowu to samo. No to jeżeli nie Harry Potter, no to Hermiona. Ja to chciałam powiedzieć, ale powiem kogoś innego, skoro ty już mi zajmowałaś. Powiedziałabym, że Dumbledore, ale nie. Nie. Ja nie lubię Dumbledora. Ja też nie. Nie, w sensie było mi smutno, jak umierał, ale nie płakałam tak jak ona. W ogóle to jest paradoks. Nie lubię tej postaci, a ale czuję jak bupr za każdym razem, gdy oglądamy film. No, ale ja nie lubię Dumbledora, bo hodował tylko Harry'ego Pottera. To już kilka razy usłyszałam i to tak mi się podoba. Hodował Harry'ego Pottera jak tylko świnie na rzeź. No, to jest piękne porównanie. Ale z Harry'ego Pottera kogo ja lubię? O, ja jeszcze lubię Ginny. O, Ginny jest fajna. Luna. Ja lubię Lunę. Luna też jest ale to profesor McGonagall. No. I panią Molly. Molly James chciałam powiedzieć, jeju. Panią Molly Weasley. No, Weasley. Dobra. 19. Który booktuber jest twoim ulubionym? Kobieta renesansu. Nie. Możecie nie kojarzyć jej, ale takie mniejsze konto. Tak książkowane. Doktor Book. O, Getbooki. Combook. Nie pamiętam, jak się jedno takie mniejsze konto nazywało. No dobra, mogę ja? Tak. No to generalnie ja oglądam dużo osób na BookTubie. Dużo. Kiedyś oglądałaś tyle. Co się zmieniło w życiu? No dużo oglądam i też dużo oglądam mniejszych kont i poznaję nowe konta i to jest fajne, ale generalnie dziewczyny, które uwielbiam to... i które zawsze poprawiają mi humor i ich seria z Riri do dworów to jest po prostu... To są bestsellerki. I uważam, to byś spodziewał. I uważam, że to one zasługują na 100 tysięcy subskrypcji czy tam więcej, a nie inna dwójka. Powiedziałabym, ale dobra, to są opinie różne. Bo naprawdę dziewczyny robią super robotę, fajnie się ich słucha i jeżeli mówią o jakichś książkach, to mówią o nich w taki bardzo merytoryczny sposób. Proszę zostawić moją kawę w spokoju. I nawet na przykład, jeżeli jakaś książka im się nie podoba i nie wiem, a mi się podobała, tak? To w momencie, gdy one opowiadają o tej książce, to ja jako czytelnik, który lubił daną pozycję, nie czuję się obrażona. Ale ty wiesz, że to już akurat kwestia osoby, która ogląda? To czy jest obrażony, czy nie? No ale jeżeli ktoś hejtuje jakąś pozycję... Dobra, nie rób sobie pod górkę, okej? Okay? Lecimy do kolejnego pytania. Ale czekaj, bo ja chcę na jaką powiedzieć? Książkę najbardziej czekasz? Czekam na trzeci tom tego. Ty? Na co najbardziej czekasz? Ja chcę jeszcze dokończyć moją poprzednią wypowiedź. Że to też zależy, dobra, jak się mówi o danej pozycji, dobra, tak? Dobra. To jest kwestia do... Każdy ma inny. Ty na jaką ale książkę najbardziej przepraszam czekasz? Bardzo, bo minęłaś jedno pytanie. Jak najbardziej? Jaką minęłam? Tu. A. No gdybyś to... miała wybrać jakąś platformę, YouTube, TikTok, Instagram, którą byś wybrała? Instagram. No to teraz... Chociaż nie. YouTube. Nie wiem, ja... YouTube. I tak. To i to w sumie. Zdecydowanie YouTube. TikToka nie mam, jakoś nie ciągnie mnie do tego. Dobra, to teraz pytanie, na jaką książkę najbardziej czekasz? Już to powiedziałaś, więc nie musisz się powtarzać. No to ja czekam na Panią Siedmiu Bram, ona już jest na Legimi, ale ja czekam, aż ona mi przyjdzie w wersji papierowej. Przyjdzie ci? Tak. Od Marii Zdybskiej. To jest autorka serii Krótsze Serce, o której i tak tu wspominam na tym filmie, mimo że miałam jej nie wspominać. Czemu miałaś jej nie wspominać? No bo mi zabroniła wspominać. Ale w innym pytaniu, ja no powiem. Wiem, śmieję się. Ale ja jeszcze czekam na kolejne tomy Kronik Rosewood i czekam też na... No ja czekam na każdą kolejną książkę Klaudii Bianek.
Możesz mi nie przerywać. Ile razy ty mi przerywasz? Cicho bądź. No i teraz nie wiem, o co chciałam powiedzieć. Biedactwo. Nie wiem, widzisz. Dobra, kolejne pytanie. Ile najwięcej wydałaś na książki w ciągu jednego dnia? No to tyle, co na targach. Uwaga, spoiler, nie będą to targi. Nie będą to targi. Nie będą to targi. To u mnie to będą targi. Bo mimo, że na targach trochę wydałam, swoją drogą odsyłam was do Bookhaulu, to najwięcej ile wydałam, to chyba były 400 zł i to było tak, że ja na taniej książce kupiłam taki wielki karton książek. I to było... Kiedy to było? Jakieś 5 lat temu. A. I to wyglądało tak, że... Co wtedy zamówiłaś? Między innymi Dwory, Trylogię Klątwy, Igrzyska Śmierci. Wtedy były promocje, pamiętam. I ja zamówiłam taki wielki karton książek i on mi potem przyszedł i ja byłam taka zadowolona, że tyle książek sobie kupiłam. Części z nich nawet nie przeczytałam do tej pory, mimo że to było 5 lat temu. Na przykład nie przeczytałam nadal trzeciego tomu Gildii Magów, czyli trylogii Czarnego Maga i książek Star Wars, które wtedy też zamawiałam. Nikogo to nie dziwi, naprawdę. Nikogo to nie dziwi. No to może teraz ja na targach najwięcej, to jednego dnia 200 zł, ale nie, było więcej. Mi się coś więcej wydałam na jej urodziny. Ale to były książki dla mnie. No, to mi się skończyło. No tak, nie, 23. Jaka jest najdroższa książka, jaką masz w swoim księgozbiorze? I teraz pytanie, czy to jest książka, na którą wydałam najwięcej, czy chodzi o książkę, która jest najwięcej warta? No, na którą wydałaś najwięcej, o to chodzi. Raczej, to można powiedzieć o takiej i takiej. No to tą... Ja nie wiem, ja nie mam najdroższa, którą ja mam. Nie mam pojęcia, szczerze. Wiem, w sensie, to może nie jest najdroższa, ale wydaje mi się, że to jest takie najbezsensowniejsze, bo powinna być ona tańsza. I trochę zmienię to pytanie. Zuchwały plan, który jest taki, on kosztuje ogólnie, gdyby nie to, że na targach go kupiłam, to zapłaciła 41 zł za niego. No to nie to wiem, jest takie chudziutkie, na 100 coś stron. Nie mam pojęcia. Bo na przykład tą cegłę, Grę o Tron, albo inne, które... Też są takie cegłami. To są cegłami i sporo kosztują, to albo dostałam na święta, albo w ramach współpracy. No. A ropuszki? Ile kosztowały? Ale wtedy to była ta promocja, co kupowałyśmy. To się nie liczy. A ten Zniewolony Książę? No, normalnie kosztował. 30 zł za tom. A, no to. No nie wiem. Szczerze to nie wiem. No ale książką, która jest chyba zdecydowanie najwięcej warta u mnie w moim księgozbiorze, to jest Wiedźmin. Który ja mam pierwsze wydanie Wiedźmina. Tak, więc... nasz tata. Tak, musi zostać wspomniane, że to są książki taty. Tak. Dobra. Bez której książki nie wyobrażasz sobie dzisiejszego świata? Dobra, ty się zamknij, bo już każdy wie. Nie. Nie to chciałam powiedzieć. Nie chciałaś powiedzieć o Wiedźminie? Nie. Wow. Ej, ja teraz jestem w szoku. Nie chciałam powiedzieć o Wiedźminie. A jak, o jakiej książce? Później ci powiem, mów twoje. Mów sobie pies. No ale serio, ja tak nie mam takiej książki. Ja zauważam, że nawet jak mi się książki podobają, to ja nie mam jakiegoś takiego wielkiego przywiązania emocjonalnego. Co ci współczuję w tej chwili? Nie mam takiego przywiązania do książek, że na przykład bez nich nie wyobrażam sobie świata. No przeczytałam, podobała mi się, ale jakoś tak nie mam. Na razie może, nie wiem. Ale tak był sobie pies, to tak jakby wpłynęło na moje poglądy czytelnicze. Trochę i taką wrażliwość u mnie trochę. Mimo, że ja nie płaczę na książkach, to na tej książce ryczałam. No to dla mnie tą serią, z której nie wyobrażam sobie świata, no to jest Harry Potter. No wyobraź sobie świat bez Harry'ego Pottera. Wiesz, ile ludzi nie czytałoby teraz książek? No w sumie ty na przykład. Bo też nie wiem, to są takie klasyki, tak. Fantastyki. No w sumie można już to, myślę, że wsadzić w te klasyki, fantastyki, ale generalnie klasyki, to jest... fantastyki, jak mnie nie czuję, jak rymuję. No. Generalnie bez niektórych książek to tak, nie wiem, bo teraz masz masę książek młodzieżowych takich. No tak. A kiedyś wtedy to było takie... Wow. Fantastyka. No. Młodzieżowa.
Dobra, 25. Której książki nie chcesz przeczytać, chociaż wszyscy ci ją wciskają? Dobra, odpowiem za Karolinę, Arystoteles i Dante. Ale... No tak, to pasuje to, bardzo. Ale z drugiej strony... Właśnie, bo tu też było pytanie, którą książkę boisz się zacząć czytać, nie? Czy coś takiego. To ja to mówiłam o Dune, ale też jest to Władca Pierścieni i ogólnie twórczość Tolkiena. Bo ja czytałam Hobbita. On mi się nie podobał, ja a generalnie no, Tolkien to można powiedzieć, że już jest taka klasyka fantastyki. I trochę głupio się czuję z tym, że ja tego nie czytałam. Ale a, tak... I tutaj to też mogę wcisnąć, bo wiele osób mi mówi, przeczytaj to. A ja mam takie, no nie. To ja, co ty mi tak wciskałaś ostatnio? Wszystko. Wszystko. Te Wiedźmy. No to te Wiedźmy. W sumie tak, ja się tego boję. Ale tu masz, której książki nie chcesz czytać, mimo że wszyscy ci ją wciskają. No to nie chcę. Nie wiem. Chyba nie ma u ciebie takiej. Nie mam, bo ja może i mam. Ja się mogę bać książek. Boję się, że mnie zawiodą czy coś, albo czasami się za dużo po niej spodziewam i mam takie, że jak się za dużo spodziewam po niej, to mam takie, no nie wiem. Albo jak ktoś za bardzo ją poleca, to ja mam takie, boję się, że będę tą osobą, która będzie miała takie. Aha. No, spoko, ale no tak. Dobra. Już 26, ja nie mówię. Tak. Jaką książkę masz najdłużej na swoim stosie hańby? I ja ostatnio mówiłam, że to są Star Warsy, ale to nie są Star Warsy. Co? Czekajcie. To ja mam najdłużej na swoim stosie hańby. A to jest, wiecie co, takie króciutkie. Małgosia kontra Małgosia. Karolina, pamiętasz, jakby ty byłaś napalona na tą książkę kiedyś? W ogóle ja to pokazałam do góry nogami. No. Ja pamiętam, jak ona była nagrana. A tu się, tu jest o tym, i o tym, i ja to chcę przeczytać. Minęło ile lat? 6? No, jak nie więcej. Nadal to sobie stoi i jeszcze no pewnie postoi. Ja mogłabym w sumie powiedzieć, że to jest Harry Potter. No. Bo ja ci to wciskam od jakiegoś czasu. Ja to zaczęłam jakieś 4 lata temu? Pierwszy tom, tak, 4 lata temu. Potem... Tak, ale ty zaczęłaś, doczytałaś do pewnego momentu. Ja doczytałam może do jakiejś... Nawet nie przed połową ja byłam. Doczytałam pierwszy tom, miałam takie, no potem to leżało u mnie z rok. Tak, potem przeczytała pierwszy tom, przeczytałaś drugi tom, trzeci. I teraz jestem na początku czwartego od roku. Tak. A tamte wszystkie trzy przeczytałam w jakieś pół roku. 27. Którą książkę czytałaś więcej niż 2 razy? Maja. Czytałaś coś więcej niż 2 razy? Czekaj, muszę pomyśleć. Bo coś czytałam kilka razy. A, wiem. Czytałam więcej niż 2 razy Charlie i Fabryka Czekolady. Patrzcie, jaka ta książka jest wyświechtana. To tak boli, bo ona tutaj ma lekko złamany grzbiet. Ona ma tu 2 razy złamany grzbiet. Nie wiem, czy to widać. Widać, to jest jedno, to drugie złamane. To czytałam więcej niż 2 razy i więcej niż 2 razy, bo Księcia chyba 4 razy czytałam Księcia Półkrwi. No. To są moje 2 ulubione tomy, zdecydowanie. Chociaż ten lubię najbardziej. Mój ulubiony to ostatni. Najmniej, ale ty nie czytałaś, ty film lubisz najbardziej ostatni. Z kolei jak dla mnie najnudniejszy tom Harry'ego Pottera to jest Więzienia Azkabanu. Po przeczytaniu książki też ja miałam takie, ja tam prawie że zasnęłam. Tam nic się ciekawego nie dzieje. No. To jest tam, w którym nic się ciekawego nie dzieje, jest nudne i w ogóle masakra. Nie wiem. I tak, wiem, że tu Sirius ginie, ale i tak to jest mój ulubiony tom. W ogóle, co jest najgorsze w Harry Potterze, że na początek do za połowy jest nic praktycznie, nic. Tak, ta książka jest bardzo w ogóle schematycznie zbudowana. No, wszystkie poza tomy. Ostatnim tomem. To tam się dzieje akcja od początku do końca. Tak, ale reszta to wygląda tak, nic się nie dzieje, coś się dzieje. Znowu nic się nie dzieje i na koniec to jest atak Voldemorta. Boom. W ogóle ja widziałam tyle memów w stylu, że czemu on czeka na ten ostatni tydzień, ostatni miesiąc końca, na koniec roku. Nie wiem. Jakby... Ale... Nieważne. Która książka powinna zostać wydana w Polsce? Cinderella is Dead. To pierwsze, co mi przychodzi na myśl. Inne to bym mogła wam stworzyć listę książek, które widziałam u Kombuk, które brzmią ciekawie i ja czekałam, aż kiedyś, mam nadzieję, że kiedyś pojawią się w Polsce. Ja na to pytanie nie odpowiem, bo nie znam tylu zagranicznych książek i nie wiem, jak to czym są.
jak znam jakieś tytuły. Idziemy do przedostatniego pytania. Gdybyś publikowała swoją powieść, w jakim wydawnictwie chciałabyś się wydać? No, za Karolinę odpowiem Winidia. Tak. Winidia, czwarta strona. No. A ja? Albo Fabryka Słów. Tak, ja muszę spojrzeć na wydawnictwa, mimo że ich nie widzę. Aktualnie. To ja chyba Winidia albo Jaguar. Tak? No. Dobra, to lecimy do... Albo jeszcze Nowa Baśń. Ja nic lubię to wydawnictwo. Lecimy do ostatniego pytania. Co byś ratowała z płonącego domu? Siebie. Chodzi o książkę. To jaką książkę byś ratowała z płonącego domu? Powinno brzmieć pytanie. Ale ty jesteś czepiarska. No bo, no co byś ratowała z płonącego domu? No siebie. No ale jaką książkę, no? Wszystkie? Nie dała rady byś wszystkich uratować. Nie, ja bym zostawiła tylko tą następczynię i koronę. A tak to wszystkie biorę. No to ja bym ratowała Wiedźmina, no. Wiedźmina i ewentualnie bym ratowała lalkę. Nie, ja bym ratowała wszystkie książki oprócz Następczyni i Korony. Ja bym jeszcze tak wrzuciła do zaostrzenia ognia. Fajnie. No. Dobra, to było ostatnie pytanie. Nie, ten film ogólnie trwa 44 minuty prawie. My się z wami żegnamy. Mam nadzieję, że film wam się podobał, więc wiecie, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie ten kanał. Wpadajcie w nasze social media. Tak, linki są w opisie. No i do zobaczenia za tydzień w kolejnym filmie. Cześć!